W dzisiejszym fascynującym odcinku w końcu zejdziemy do przerażających podziemi przedszkola w Garten of Banban 2 i będziemy musieli wykonać misję dla samego Banbana. Ale to nie wszystko, ponieważ czeka nas jeszcze najtrudniejsza lekcja matematyki z Banboliną. A także dowiemy się, co się stało z Jumbo Joshem po upadku windy. A w międzyczasie wielki ślimak będzie śledził każdy nasz ruch. Tak samo jak ja śledzę ilość łapek w górę i pod odcinkiem z Garten of Banban zostawiliście ich aż 21 000, za co oczywiście bardzo wam dziękuję. Natomiast dzisiaj macie największy challenge w historii tego kanału. Jeśli zostawicie pod tym odcinkiem aż 42 000 łapek w górę, to premierowo nagram dla was Garten of Banban 3, które zostało już zapowiedziane przez twórców. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag nabnab i oglądajcie do końca, aby dowiedzieć się dlaczego. Natomiast ty, drogi widzu, jeżeli jesteś nowy i nie chcesz przegapić Garten of Banban 3, to nie czekaj, w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj. No to zobaczmy, jakie sekrety skrywa przedszkole Banbana 2. Jestem ciekaw, ponieważ dopiero co wyszła ta gra i już czuję, że to będzie totalny hit. Okej, szczęśliwych urodzin. Czyli tutaj mamy oczywiście, tak samo jak w pierwszej części, dziwny screen, na którym możemy zobaczyć, że dla rodziców, którzy szukają zaginionych dzieci, czas jest bardzo ważny. Tak więc naciśnijmy i zobaczmy, co się tutaj zmieni. Czy krzesło się zmieniło? Czuję się normalnie jak w spektatorze, powiem wam szczerze. Okej, emergency alarm na pewno się zaświecił. Ojojoj, coś złego tu się pewnie wydarzy. Tu coś zniknęło. Ojojoj, kolejny stolik zniknął. Co się tutaj dzieje? Czemu stoliki znikają i czemu tu się robi tak mrocznie? Naciśnijmy jeszcze raz. Okej, światła w przedszkolu na pewno zgasły i w tym przedszkolu były jakieś urodziny. Tego jesteśmy pewni. Oh my god. Jestem. Wow! Mamy Jumbo Josha, czyli ta winda przygniotła Jumbo Josha. Wszystkiego już się teraz dowiedzieliśmy. Biedny Jumbo Josh. Mam nadzieję, że nie skończy jak Hagiwagi i przeżyje to, ale dobra, nieważne. Weźmy sobie pomarańczową kartę, którą on tutaj zostawił, i mamy też pilot, który na pewno nam się przyda. Ojojoj, już widzę, że ten pilot jest totalnie zniszczony, ale jedno jest pewne: zeszliśmy do tajemniczych podziemi tego przedszkola i dzisiaj prawdopodobnie odkryjemy prawdę, jaka się tutaj ukrywa. Tak więc cóż, włóżmy kartę, otwórzmy te drzwi, mamy tutaj pomarańczowe drzwi, więc prawdopodobnie będzie tutaj jakieś nawiązanie do Stinger Flynna, więc boję się, że... Jumbo Josh, czy aby na pewno wszystko z tobą w porządku? Dziwne mam podejrzenia, że on nam nie odpuści tak łatwo i coś złego się tutaj wydarzy. Dobra, otwórzmy kolejne drzwi, bo jestem ciekaw, jakie sekrety skrywa to miejsce. I z tego co widzę, jesteśmy tutaj... Wow, to jest to miejsce z traileru. Ojojoj. Oj. Okej. Wszystko gra. Medical sector, czyli tutaj mamy strefę jakby leczenia. Tutaj mamy trading sector, coś takiego. Na pewno wszystkiego się dowiemy i prawdopodobnie z tego co widzę będziemy musieli odpalić windę. Więc weźmy sobie tak, to i weźmy tutaj to. To jest to. Rzeczy, które zrobiliśmy, w końcu powróciły, żeby nas z powrotem ugryźć. Cokolwiek to znaczy. Wszyscy przepadli, a głosy z pustki stają się coraz głośniejsze. Wydaje mi się, że widziałem twarz lub dwie twarze, które na mnie patrzyły. Powiedziano nam, że wszystko zostało wrzucone do mrocznej otchłani, ale wychodzi na to, że zostaliśmy oszukani. Jeśli to czytasz, posłuchaj mnie i opuść to miejsce. Wszystko tutaj powinno zostać zapomniane i wymazane totalnie z historii. Czyli z tej notatki dowiedzieliśmy się, że coś tutaj bardzo złego się wydarzyło, albo były tutaj przeprowadzane jakieś totalnie złe eksperymenty i wszystko zostało wrzucone do tej pustki, gdzie jak spojrzymy tutaj, to lepiej tam nie skakać. Tak więc spróbujmy odpalić jakieś tutaj schody. Zobaczmy, co się otworzy. Nacisnąłem tutaj przycisk i boję się, że coś złego. Okej, dobra, czyli wysunęła się platforma, po której możemy przejść. Czyli nie pójdziemy do medical sektoru. Tu w ogóle mamy quarter sektor, czyli jakby taką poczekalnię albo coś w tym stylu. No nieważne. Możemy pójść do niebieskiej strefy i to jest testing sektor. Ja przeczytałem tutaj wcześniej, że to coś było innego, ale okazuje się, że to jest testing sektor, czyli miejsce, w którym coś było testowane. Ojojoj, dobra. Naciśnijmy. Nie można.
A czy mogę tu wejść jakoś? Z jakichś dziwnych powodów to miejsce jest zablokowane i nie możemy tutaj wejść w żaden sposób, więc pewnie musimy znaleźć jakieś rozwiązanie. Może spróbujmy nacisnąć to i zobaczmy, co się wydarzy? Wygląda na to, że chyba nic się nie wydarzyło. Podejrzane. Skoro nie mogę wejść do strefy testów, to nie pozostaje mi nic innego, jak przetestować mroczną, niekończącą się otchłań. Tak więc widzowie, zostawcie mi w tym momencie łapkę w górę, a ja tymczasem spadam. Zobaczmy, co się wydarzy i co znajduje się na dnie tego miejsca. Na dnie tego miejsca, jak sami widzicie, znajduje się nic innego jak literka G i dźwięk monety. Dość ciekawe, na pewno te end screeny będą miały tutaj dość ważne znaczenie, bo nie ma co ukrywać, na pewno twórcy ukryli tutaj jakieś ciekawe easter eggi nawiązujące do fabuły, więc warto będzie kilka razy zginąć, żeby chociażby przekonać się, co się wydarzy. Skoro strefa testów została zamknięta, no to nie pozostaje nam nic innego, jak wrócić tutaj i zobaczyć, czy Jumbo Josh przypadkiem nie ożył. I z tego, co widzę, to chyba niezbyt dobrze się tutaj miewa. O, zobaczcie, co zrobiłem. Nacisnąłem strzałkę i teraz możemy pójść w tą stronę, czyli to było rozwiązanie. Ten most po prostu się przesuwa. Więc chodźmy do żółtej strefy, w której prawdopodobnie znajdziemy tego ślimaka, którego widzieliście na pewno w trailerze. I to jest Commiss Sector. Nie mam pojęcia, co to znaczy, ale za chwilę się dowiemy. Tutaj znajduje się winda do sukcesu, ale schody też są dobrym ćwiczeniem. Okej. Okay. The spider is real, czyli pająk jest prawdziwy. Czyżby to jakieś nawiązanie do Mami Long Legs? Podejrzane. I tutaj ktoś zrobił taką dziwną barykadę oraz mamy notatkę. Przeczytajmy. Pająk jest prawdziwy, pająk jest prawdziwy, pająk jest prawdziwy, pająk jest prawdziwy i te stoły go nie powstrzymają. Skoro schody nie powstrzymają pająka, no to w takim razie co? I co to jest za pająk? Czyżby to była ta nowa postać niebieska, która nazywa się podobno The Twisted One? Jeszcze nie znamy jego imienia, ale prawdopodobnie się dowiemy. The spider is real and it's coming. Wychodzi na to, że pająk jest prawdziwy i po nas idzie, tak więc nie pozostaje nic innego jak wcisnąć ten zielony przycisk, a w zasadzie różowy, ponieważ tutaj odpalił się kolejny różowy przycisk i mamy pierwszą strefę, więc jestem ciekaw, co tutaj znajdziemy. Uuu, zobaczcie na to miejsce. W końcu jakieś przyjazne i całkiem fajne miejsce. Co my tu mamy? Tutaj mamy jakąś dziwną punktację, więc jeżeli mocno uderzymy, to zdobędziemy więcej punktów, a natomiast jeżeli uderzymy słabo, to zdobędziemy mniej. I tutaj oczekują od nas, żebyśmy uderzali od najsłabszego do najmocniejszego. Ciekawe, na pewno weźmiemy sobie tutaj naszego dronika. Proszę bardzo, czy mogę to wziąć? Nie, wychodzi na to, że drona na razie nie możemy zabrać, czyli musimy się tutaj troszeczkę rozejrzeć i rozwiązać tutaj zagadkę. Z tego, co widzę, mamy jakiś przycisk. Co się dzieje? Co się dzieje? I hey, jest ten pająk. You there. O! I can see you on the cameras. Widzę cię na kamerach, ktoś tu jest! I'm so happy to see you. Cieszę się, że mogę cię tutaj zobaczyć. Potrzebuję pomocy w czymś. Czy możesz mnie słyszeć? Tak, jestem tutaj, słyszę cię! Pomachaj do kamery, okej. Okay. Macham do kamery. Macham do kamery, halo. Okej, wychodzi na to, że muszę pomachać naprawionym tutaj pilotem, którego za chwilę sobie tutaj naprawimy, żeby pomachać do kamery i dać gościowi znać, że hej, ja żyję, tak więc młotek w dłoń, którego też jakby nie mogę podnieść. Coś trzeba tutaj wykombinować, tylko jeszcze nie do końca wiem co. Tutaj natomiast w tym pomieszczeniu mamy jakiś dziwny telewizor z kasetą, czyli oznacza to, że będziemy w stanie tutaj coś odtworzyć, czyli znajdziemy jakąś kasetę i będziemy w stanie ją odtworzyć na telewizorze. Jestem ciekaw, co będzie na takiej kasecie. Tu na pewno mamy kolejne drzwi i to też są zamknięte drzwi. Natomiast jeżeli chodzi o te drzwi, to potrzebujemy czerwoną kartę. O proszę, znalazłem kolejną notatkę. Bierzmy ją. Wow, tutaj mamy bardzo dużo informacji. I ta notatka mówi nam o jakimś przypadku numer 6, który ma jakiś ludzki genom i wychodzi na to, że przypadek 6 nie ma krwi. Wygląda to dość ciekawie, więc będziemy musieli dowiedzieć się czegoś więcej o przypadku numer 6 oraz o tych dziwnych krzesłach, które z dziwnych przyczyn po prostu wariują. A tymczasem, halo, macham do kamery, tu jestem. O, teraz pomachałem, trzeba było podejść do kamery, tu jestem. Hello, żyję. Proszę mnie stąd wypuścić z tego dziwnego przedszkola. Okej. Okay. Cieszę się, że tu jesteś, myślałem, że to koniec. Okej. Okay. Okej. Okej, czyli chłop utknął w pokoju bezpieczeństwa.
Musisz mnie stąd wydostać. Okej. Dobra, maintenance room, musimy znaleźć niebieską kartę. Okej, dobrze. Dobrze, break room, czyli jakieś kolejne drzwi mi chłop otworzy, a moim zadaniem jest go, a czyli te drzwi otworzył i potrzebujemy niebieską kartę, żeby go wydostać. Na razie niestety drona nie możemy tutaj zebrać, ani też naprawić naszego pilota i musimy iść uwolnić tego gościa. Jestem ciekaw, kim on jest, skoro zatrzasnął się w jakimś pokoju ochrony, to musi być prawdopodobnie jakimś ochroniarzem albo pracownikiem, który prawdopodobnie... że tak powiem, utknął. I to jest to miejsce ze screena, czyli coś tutaj złego się mogło wydarzyć. Mamy tutaj oczywiście widelce, sztuczce, no i piękny, wielki tort urodzinowy. Czyli to miejsce na pewno było wesołe. Już widzę tutaj, że mamy to. Give me that. Nowa antena do naszego pilotu. Świetnie. Co oznacza tylko jedno: an old friend is waiting in the lobby. Czyli nasz kochany dronik czeka w lobby. A czy ja mogę włączyć ten alarm? Nie, prawdopodobnie nie. Wow, i już działa. Halo, dronie, czy ty jesteś? Droniku, gdzie jesteś? Jest i nasz dronik, widzowie. Łapa w górę dla dronika. On żyje, przeżył i możemy nim sterować. Tak więc, droniku, zapraszam cię. Proszę nacisnąć ten oto tutaj przycisk. Dasz radę? O, chyba kolejna wiadomość. Czyżby? O! I lost mine a couple weeks ago. Dobre drony, swój zgubiłem kilka tygodni temu. Like reaching high places and grabbing things that fell into the abyss and sometimes even comfort. Oh! It's good that you have one. Czyli są w stanie wyciągnąć rzeczy z otchłani. Take a look around and see if you can figure out how to get into the maintenance room. Dobra, jasne. Tutaj, zdecydowanie tutaj. Pyk! Zadziałało to w ogóle czy nie? Halo? Okej. Okay. Boom, the toy can be customized by interacting with workbench. To brzmi ciekawie, dobra, nacisnąłem guzik i prawdopodobnie coś się otworzyło, ale teraz już wiem, że młotek nie służył do naprawy tak naprawdę naszego drona albo naszego pilota, tylko młotek służy po to, abyśmy mogli skustomizować drona. Tak więc uwaga, możemy tak, zmieniać mu kolory, weźmy sobie jakiś tutaj, jakiego drona byśmy chcieli. Myślę, że najlepszy byłby czerwony, jak czerwona subskrypcja, którą w tym momencie, drogi widzu, kliknij, jeżeli podoba ci się ten materiał. I dajmy mu czapeczkę, może być tak, czapka Mikołaja, czapka kowboja albo czapka imprezowicza. Match remote, jasne, classic look, nie wiem, chyba classic look nie. Dobra, zobaczmy, jak wygląda nasz czerwony, urodzinowy dron. Pięknie, idealnie teraz pasuje z moim pilotem. Czerwony dronik. Uwierzcie mi, czerwony dronik zrobi nam tutaj robotę i będziemy w stanie dzięki niemu się stąd wydostać. I z tego co widzę, coś się tutaj odpaliło. I chyba tak, naciśnijmy to. Okej, na pomarańczowo się zaświeciło, czyli musimy tutaj zrobić jakąś odpowiednią kombinację, żeby coś się uruchomiło. I patrzcie na to, mamy imiona wszystkich postaci. W końcu wiemy, jak nazywa się ślimak. Ślimak nazywa się Slow Celine, jakoś tak. Natomiast żabka nazywa się Sheriff Toadster. Czyli dość ciekawie, mamy oczywiście Stinger Fina, Kapitana Fiddlasa, Opila Birda, Banbana i Bumbleine. Czyli mamy wszystkie postacie, nawet Jumbo Josha. Tylko nie wiemy, jak nazywa się ten dziwny pająk, który stoi dość daleko od nich, czyli prawdopodobnie to jest dość zła postać. A tymczasem spróbujmy pójść do maintenance roomu i chyba tutaj będziemy w stanie to... O, nie jesteśmy w stanie tego otworzyć, czyli teraz musimy wykonać tutaj zadanie. I jeżeli chodzi o to zadanie, to ewidentnie widzę, że mamy tutaj dwie strefy. Strefę niebieską i strefę czerwoną. Czyli musimy najpierw zrobić tak. Prawdopodobnie Raoul, Sawyer, Maisem i Rachel. A później tych, czyli... From the lowest to the greatest. Czyli zacząć od niebieskiego, a skończyć na czerwonym. Tak więc spróbujmy od tego biurka. Zaświeciło się. O, czyli od czerwonej strefy. No tak, czyli ten, czyli to jest gościu, który ma ten. I prawdopodobnie John to będzie gościu, który będzie tutaj. Więc musimy nacisnąć to. Tak jest. Dobrze, czyli teraz tak, nacisnęliśmy. John był najmniejszy. Drew ma 4. Teraz szukamy kogoś, kto ma, tak, Rachel ma 6. Czyli Rachel będzie prawdopodobnie w tym miejscu. Tak jest, Rachel ma 6, no to uczymy się liczyć do 22. Dobra, Sawyer ma 7, czyli to będzie nie te biurko, lecz te.
Pyk, zgadza się. Skoro 7, to następne prawdopodobnie będzie 9, czyli Raul. I będzie on tutaj umieszczony. Idealnie. Teraz musimy znaleźć kolejny numer. Skoro 9, to 10 będzie tutaj. I zaraz rozwiążemy tą zagadkę, która jest dość ciekawa. Nie ma co ukrywać. 10. To teraz tak, 12, czyli zostało nam haha oraz Waverly. Jakoś tak. Dobrze, czyli haha, czyli ten jest mniej więcej tutaj. O ile się nie mylę, tak jest. I tu będzie prawdopodobnie ostatni numerek. Udało się. Otworzyły się drzwi. Dobra, ciekawe, czy się tutaj znajduje. Tak więc sprawdźmy. Zielona karta. Okej. Widzę, że tutaj stylistyka została zachowana tak jak z jedynki. Sweet. Now you can go down to the maintenance room. O! Dziękuję. Looking for a light blue key card. Niebieskiej karty szukamy, żeby go uwolnić. Powodzenia! Super, nie ma problemu, gościu, uwolnimy cię. Nie musisz się o to martwić. Wszystkim się zajmę, o ile coś złego mnie tutaj nie spotka. Proszę bardzo. Nab Nab says. Wiemy już, jak nazywa się pająk. Pająk nazywa się Nab Nab. I Nab Nab mówi: to w porządku nie mieć żadnych przyjaciół i być żałosnym jak ja. No nie wiem, co mam powiedzieć, chyba wręcz odwrotnie. Dobrze jest mieć jakichś prawdziwych przyjaciół. A tymczasem schodzimy na dół i zobaczmy, co mówi Szeryf Toadster, czyli Szeryf Żabka. Traktuj innych tak, jak ty chciałbyś być traktowany, z szacunkiem. No i Szeryf Żabka wie, co mówić, tak więc pięknie, idealnie. Mamy tutaj oczywiście Slow Saline, który mówi coś innego. Może i jestem wolny, ale kiedy ktoś potrzebuje pomocy, zawsze się zjawię. Tak tłumacząc wolnym językiem polskim. Dobra, idziemy dalej, zobaczyć, co tu się jeszcze ukrywa, bo w końcu musimy uratować tego gościa, a my czytamy sobie jakieś notatki, sprawdzamy dziwne rzeczy, aż w końcu trafiamy do wielkiego magazynu i mamy tutaj dość ciekawą informację. A mianowicie jest to informacja dla pracowników. Pracujcie w grupach nie mniejszych niż 2 osoby. Zawsze noście ze sobą latarki, znajdują się one w pokoju z ekwipunkiem. Jeśli spotkacie pająka, naróbcie tyle hałasu, ile się da, dopóki nie przyjdzie pomoc. Skoro mamy już te wszystkie informacje, to nie pozostaje nam nic innego, jak iść do tego equipment roomu i, że tak powiem, znaleźć latarkę, bo bez latarki to my tutaj nie powinniśmy przychodzić. Ponieważ gdzieś tutaj się... Droniku, czy możesz iść ze mną? Proszę. Droniku. Okej, dronik chyba tutaj nie działa, więc musimy przejść przez to pomieszczenie. I mam nadzieję, że nie spotkam tutaj pająka, bo to by było dość nieciekawe. I nie chciałbym, żeby mnie tutaj trochę pogonił, więc na wszelki wypadek szybko się stąd ewakuujmy, póki jeszcze go nie ma. I to jest jakiś wielki magazyn, w którym nie mam pojęcia, co przechowywali. Jeżeli macie jakiś pomysł, co mogło być przechowywane w tym magazynie, to dajcie koniecznie znać w komentarzu, jestem ciekaw. Ja nie wiem, czy to jakieś mogły być, nie wiem, rzeczy do przedszkola? Raczej nie. Raczej chodziło tutaj o jakiś dziwny eksperyment, który, że tak powiem, wymknął się spod kontroli i szybko musieli się stąd uwinąć i wszystko wrzucić do mrocznej otchłani. A my tymczasem tutaj przyszliśmy, żeby, no żeby po prostu sobie sprawdzić, jak to wszystko tutaj wygląda i rozwiązać wszystkie zagadki. Różowe pokazuje, że się idzie w tę stronę, niebieskie, że w tę stronę. Okej, jakiś wykrzyknik. O, to jest chyba po to, żeby ludzie się nie zderzali, jeżdżąc wózkami widłowymi. Takie mam przeczucie i nawet mamy 2 wózki widłowe. Trzeba mieć czapkę i to oczywiście tutaj kamizelkę ochronną. Wiadomo, standardowe rzeczy. Czy to jest latarka? Powiedzcie mi. To wygląda jak latarka, a to wygląda jak... O, kaseta, czyli prawdopodobnie nie pójdziemy dalej, dopóki nie uruchomimy kasety. Czy mogę tutaj wrzucić? A, nie. Wow, droniku, czy coś, co ty kombinujesz? Lepiej poleć tutaj. Okej, spokojnie, dobra. Na pewno musimy pójść na górę, ale póki co... Czy możemy wejść te drzwi? Nie możemy, dobra. Czyli idziemy na samą górę, zobaczyć, co tam się ciekawego ukrywa. Bo prawdopodobnie... O, okej, yellow glass, a breakable material. Mhm. Dobra, czyli jeżeli chodzi o szkło żółte, to zabawka, czyli nasz dronik nie będzie w stanie się przez nie przebić. Trzeba będzie coś wykombinować innego. Chociaż może będzie w stanie się przebić, trzeba to na pewno sprawdzić. Póki co przywołajmy go tutaj, bo coś mam wrażenie, że ten nasz dron tutaj nie do końca działa tak, jakbyśmy chcieli. Droniku, tutaj poproszę. Okej. Teraz tutaj, ciężko się steruje tym dronem, nie ma co ukrywać. On jakby niby słucha moich poleceń, ale tak nie do końca. Tak więc tutaj, droniku, poproszę. No, poleć ładnie. O Boże, on się ze wszystkim zderza. Dobra, tutaj. Dasz radę, ja w ciebie wierzę, dobra. I teraz tak, naciskamy jeden guzik. Poproszę tu.
Na razie nie spotkaliśmy żadnego przeciwnika, ale coś mam dziwne przeczucie, że za chwilę spotkamy tutaj jakiegoś niebezpiecznego pająka i skończy się to dla nas bardzo źle. Tak więc co? Naciskamy oczywiście trzeci przycisk. Okej. Pyk, pięknie. No i zobaczmy, czy jesteśmy w stanie rozbić szkło. Wydaje mi się, że raczej nie. Tak więc uwaga, sprawdźmy. No nie, jest na czerwono, czyli nie możemy rozwalić szkła i musimy wykombinować, w jaki sposób te szkło powinno się tutaj zbić. O, udało mi się! Nie wiem, jak to zrobiłem, ale chciałem jakoś tutaj bokiem, żeby on się przycisnął, ten dronik. Ale on jakby stwierdził, że okej, spoko, rozbiję te szkło jednak i zniknę w suficie. O, dobra, świetnie, otworzyło się kolejne pomieszczenie, siemka. Buu, przerażający pan pająk, nabnab. Dobrze, mamy czarną kartę, więc możemy już chyba stąd wyjść, tak na to wycho... O, wow, wow, co się dzieje? Okej, narobić dużo hałasu. Siema, panie pająku. Cześć. Jak mnie zamskarował, co jest grane? A, mamy literkę A. Nie sądziłem, że on mnie zaatakuje, ja chciałem mu się po prostu przyjrzeć. No dobra, musimy być gotowi. To jak co, ale ten pająk był naprawdę, ale to naprawdę szybki. Nie mam pojęcia, co powinienem robić, ale po prostu zacznę biec i rozwalać wszystko. A! Podejście drugie, nieudane. Halo, panie pająku, widzę, że do mnie idziesz. Czy mógłbyś mi trochę odpuścić i... że tak powiem, nie kampić tutaj? Nie wiem, spróbujmy narobić dużo hałasu. Proszę bardzo, zaatakujmy krzesła, bo to jest chyba jedyne najrozsądniejsze rozwiązanie. Narobić jak najwięcej hałasu dronem. Albo nie wiem, cokolwiek. Poskakać, poatakować, niech sobie pójdzie. Bo obawiam się, że żadna pomoc. O, chociaż mogę przejść pod tym, bo on tylko jest w stanie pójść do tego miejsca. Dobra, rozwalmy więcej krzeseł, bo wydaje mi się, że to będzie najbardziej sensowne rozwiązanie, chociaż ciężko stwierdzić, co powinienem teraz zrobić, bo jednak, no narobiłem trochę hałasu, ale czy ja będę w stanie tutaj przejść jakoś? Chyba nie. Dobra, wychodzi na to, że musimy go jakoś odstraszyć, tylko że póki co nie wiemy, jak to zrobić, tak więc panie pająku, czy... Tak, on cały czas tutaj jest. Dobra, zaatakujmy go po prostu dronem i tyle. Bum. Działa to? Atakuj, dronie. Czy mój dron zostanie zjedzony? Czy mój dron zostanie zjedzony? Chyba nie. Może spróbujmy zbić tą lampę? Nie wiem, to jest jakiś pomysł. To jakby wydaje mi się, że może narobić trochę hałasu, więc spróbujmy. Droniku, atakuj lampę. Nope, lampy są niezniszczalne, więc raczej tutaj nic nie zdziałamy. Patrzcie na niego, gdzie się nie ruszę, to on też idzie. Próbowałem chyba z 10 metod, ale tylko jedna wydaje mi się, że jest sensowna i zadziała. Po prostu uciekać. Nic więcej, tylko uciekać. Nic więcej uciekać, jak naj... Ucieczka, szybko, szybko. Wiejemy stąd czym prędzej. Raz, dwa, trzy, dobra, niebieska. To w tę stronę. Tak, tak, jeżeli spotkamy strzałkę, która będzie różowa, to musimy iść w przeciwnym kierunku. To jest też kolejna zagadka. Tak, tak, tu będzie ślepy zaułek, więc musimy iść w tę stronę. Okej, świetnie. Kolejna różowa, szybko, szybko uciekamy. On gdzieś tam jest na górze, ale wychodzi na to, że nie jest w stanie nas dogonić. Tędy, szybko, szybko, to jest jedyne rozwiązanie. Kto by pomyślał, że to trzeba właśnie zrobić, po prostu uciekać, a nie szukać jakiegoś innego rozwiązania. Nara! Hehehe. Czy on gdzieś... O, idzie tam. Na razie, panie pająku. Dobra, możemy w końcu stąd pójść i użyć naszej czarnej karty, aby aktywować kolejne miejsce. Jestem ciekaw, co to będzie za miejsce, bo na razie chyba rozwiązaliśmy zagadki z pierwszej strefy. Mamy to, czyli to nie była czarna karta, tylko niebieska karta. Świetnie. Wejdźmy tutaj i dowiedzmy się, że mamy tutaj kolejną notatkę. O! Jeśli dotarłeś do tego miejsca, to wiedz, że co? I czemu ktoś przywalił mi w głowę? Bardzo... Ban? Co? Mam wszystkie twoje karty. Wow! Wszystko dzięki tobie, czyli Ban to zła postać? Wybacz, ale nie miałem zamiaru uderzyć cię tak mocno. Przygotuj się na małą operację? Nie jestem gotowy na żadną operację. Co to ma być w ogóle? Czemu Ban jest złą postacią? Ja myślałem, że to jest dobra postać.
No tego się totalnie nie spodziewałem, widzowie. Jeżeli wy też się nie spodziewaliście, strzelcie w tym momencie łapę w górę. A tymczasem, gdzie my jesteśmy? O, wow, jesteśmy w jakiejś... Tak, jesteśmy w tej strefie szpitalnej. Ona była bodajże po lewej stronie, jak się wchodziło. I obudziliśmy się na jakimś materacu. Halo, dajcie moją nerkę. Coś czuję, że ktoś tutaj zwędził mi nerkę. Your keycards have been taken away. Wszystkie moje karty zostały zabrane. Całe szczęście został mi dronik. Mój najlepszy przyjaciel, który zawsze mi towarzyszy. I to miejsce naprawdę wygląda dość mrocznie. Więc dobra, zacznijmy od naciskania przycisków. Bo wydaje mi się, że to chyba jest najsensowniejsze rozwiązanie. Tak więc, droniku, proszę cię tutaj. A, to chyba jest wszystko wyłączone. Na razie to chyba jest wyłączone, więc naciskanie przycisków nic mi nie da. Okej, okay, zadziałało. X, dwa X-y. Dobra, nie podoba mi się to miejsce totalnie. I mamy tutaj... O, szklana ściana, dobra. Czy dronik jest w stanie uderzyć w szklaną ścianę? Wydaje mi się, że powinien być w stanie, tylko musimy go jakoś rozpędzić. Albo jakoś, żeby tutaj się rozpędził. Chociaż chwila. X. Dobra, wszystko już widzę. Dobra, tutaj. To jest zagadka. Musimy wysłać drona najpierw tu. Później tu. Wszystkie X-y nam bardzo ładnie pokazują, co mamy zrobić. Teraz tu. I teraz stąd możemy go wysłać tutaj. Tak, droniku, zrób to. You can do it. No zrób to, droniku, proszę, no. Nie wymagam zbyt wiele, żebyś... A, tu jest X. Dobra, naciśnijmy i zobaczmy, co się stanie. Okej, okay. Czyli to była żółta szyba, która jakimś cudem zmieniła kolor. Ale udało się, dostaliśmy się tutaj, więc droniku... Ojejku, dronik to jest chyba najlepsza rzecz. Dobra, nacisnąłem i mamy tutaj kolejną kartę. To jest bodajże żółta albo pomarańczowa karta, więc świetnie. Możemy przejść dalej. Okej, światła się włączyły. Mamy tutaj jakiś dziwny, zielony ślad. Okej, zobaczmy, co się tu kryje. Czy te drzwi się otworzą? Raczej nie. Więc musimy nacisnąć to. Tak. Co się wydarzyło? Coś się stało? Wydaje mi się, że chyba nic się nie wydarzyło. Pytanie tylko, gdzie my mamy iść, bo raczej w przepaść nie powinniśmy skakać. Powinniśmy pójść w zupełnie innym kierunku. O, przyjechała winda. Dobra, czyli możemy stąd odjechać. Okej, dziwne miejsce. Bardzo dziwna strefa szpitalna. Tak więc jedziemy windą do góry. Mam nadzieję, że tutaj mnie nic nie zaatakuje. Wydaje się, że... Wszystko jest w porządku, ale mam dziwne przeczucie, że coś w tej mrocznej otchłani się na mnie czai. Tylko pytanie, co to może być? Mam nadzieję, że nie Jumbo Josh, bo raczej to by było niemożliwe, bo nie ma co ukrywać. Jumbo Josh został pokonany i z tego co widzę, chyba wszystko jest w porządku. Co to za jakaś strefa? To jest chyba kolejna strefa z trailera, o ile się nie mylę. A przynajmniej tak to wygląda, więc... Tu wyłączony, dobra, to jest na pewno przycisk od windy, więc raczej tego nie powinniśmy naciskać. Drzewka, motylki na ścianach. Jak tutaj wesoło. Czy to jest mały Jumbo Josh? What? Hello? Cześć, to nie jest Jumbo Josh. To jest Captain Fiddles, tylko że w jakimś takim innym zielonkawym kolorze. I mamy tutaj też armatę. No dobra. Ewidentnie powinienem pójść tutaj, ale ja pójdę na wszelki wypadek tą stroną, bo jestem ciekaw, co tutaj się znajduje. Do not cross. It will trick you. A! O! O! Co to jest? Siema? Czegoś takiego to ja jeszcze nie widziałem. Kim ty jesteś? Dobrze było napisane, żeby nie przechodzić dalej, bo to coś cię oszuka. Cześć, oczko. Duże oko. Świetnie, czyli tędy nie przejdziemy. Nie mamy innego wyjścia. Po prostu musimy iść tutaj. Okej. Mamy na pewno kartę do pomarańczowych drzwi, więc możemy sobie to otworzyć. I również to otworzyć. Czyli mamy dwa tutaj pomieszczenia. Dużo różnych, że tak powiem, wersji Kapitana Fiddles. Więc okej, potrzebujemy na pewno różowej karty. Dobrze. Okej, czyli jednak udało mi się przejść. I tu mamy czerwonego ludzika. Chyba wiem, co będziemy musieli tutaj zrobić. Ale na wszelki wypadek otwórzmy sobie te drzwi. I zobaczmy, co tu się kryje.
Okej, chyba trafiłem do odpowiedniego pomieszczenia, w którym dziwnym strafem chyba były przeprowadzane eksperymenty. Distract before extraction. Okej, czyli musimy tego... A, czyli to jest ten duży. Czyli musimy odwrócić jego uwagę, zanim pobierzemy od niego ten dziwny płyn, który jeszcze nie wiem do końca jak się nazywa. Ojojoj, dobra, weźmy sobie tą strzykawę. I chyba wychodzi na to, że... Musimy... O, musimy pobrać, tak, musimy pobrać ten dziwny płyn i wypełnić ten słoik tak jak było na trailerze. I wtedy otworzą się te drzwi, dobra. Mamy na pewno już żółtego. Gdzieś tutaj widziałem kolejnego potworka. Wybaczcie potworki, że wam to robię, ale... No chyba taka jest moja misja i nie mam wyjścia. Mam nadzieję, że to wam nie robi jakiejś większej krzywdy. Mam nadzieję, że to jest jakby zwykłe pobranie krwi i to tylko tak troszeczkę, żeby nic wam się nie stało. Niemniej jednak trzeba będzie jakoś oszukać tego dużego i chyba nawet go oszukałem, szczerze mówiąc, bo nie ma co ukrywać, on się pojawił, mogłem do niego podejść, więc prawdopodobnie dobrze zrobiłem, a przynajmniej takie mam wrażenie. Dobra, od ciebie już mamy. Tu jest kolejny, a to jest to pomieszczenie też z trailera. Co siedzi tutaj? Oj, nie masz oka. Kolego, jakbym mógł, to bym cię naprawił, ale wychodzi na to, że chyba nie da rady. I ewidentnie tutaj mamy tak, dziecko. Dziecko, tylko że niemowlę, słoń i ryba. Nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi, ale to chyba jest jakieś zadanie dla przedszkolaka. Takie mam dziwne przeczucie. Sprawdźmy, czy nie ma tu jakichś notatek dodatkowych. I ewidentnie, ta część jest dłuższa niż pierwsza część Garden of Banban. Tutaj twórcy naprawdę się postarali. Weźmy sobie kropelkę i chodźmy tutaj wypełnić ten dziwny słoik do pełna. Ojojoj, coś czuję, że to będzie ciekawe. Na razie mamy połowę, więc jeszcze troszkę musimy tego nazbierać z potworków. Bardzo się cieszę, że jakby to jest dłuższa część, bo nie ma co ukrywać. Okej, tu jeszcze mnie nie było, cześć. Ty wyglądasz bardzo blado, że tak powiem. Jakby ktoś wyssał z ciebie kolory. Czy mamy tu jakąś notatkę? Z tego co widzę, chyba nie. Dobra. Musimy ewidentnie tutaj, tak, zanieść kolejny tutaj. Tu już byłem, dobra. Chodźmy sobie może w to miejsce. Jestem ciekaw, jak to się zakończy, bo powiem wam szczerze, no, naprawdę dużo się tutaj dzieje. Potrzebujemy jeszcze bodajże chyba dwóch kolorów. I z tego co widziałem, tak, jak już zbierzemy z jednego, to już nie musimy do niego podchodzić drugi raz. W sensie jak podejdziemy, to już nie zbierzemy. Cześć duży kolego, czas na ciebie. Au! Albo i czas na mnie, żegnajcie. Z dziwnych przyczyn teraz to łóżko zostało podświetlone, a tutaj na rogu możemy znaleźć notatkę, więc sprawdźmy, co tutaj się ciekawego wydarzyło. Wychodzi na to, że ktoś chce coś zakończyć i nie może pozwolić, żeby te rzeczy znalazły się blisko dzieci. I mamy kod kreskowy, właściwie kod QR, który za chwilę zeskanuje. Uwaga, uwaga, kod został zeskanowany i mamy tutaj przekierowanie do strony Google, w której jest napisane: they are not alive, they can't be alive. Oraz mamy także napisane, czy wirusy są żywe, czy martwe. I linki do jakichś dziwnych artykułów, więc dość ciekawe, jeżeli macie jakąś teorię na ten temat, dajcie znać w komentarzu. A tymczasem mam wrażenie, że tutaj chyba stworzono jakiś dziwny wirus, który zamienia ludzi w te potworki. Chociaż nie mam pewności, więc nie chcę gadać tutaj głupot, oceńcie po prostu sami. A my tymczasem zanosimy kolejną kropelkę, żeby tutaj oczywiście uzupełnić słoik i dostać się dalej. No to brakuje nam jeszcze tylko jednej kropelki i wydaje mi się, że rozwiązaniem, jeżeli chodzi o tego dużego gościa, jest po prostu uderzyć w jego oko dronem, przez co on zostanie na chwilę oślepiony i tak jest, teraz zdobyliśmy kropelkę. Okej, świetnie, tylko że... O! Tam są drzwi, do których ja bardzo chcę się dostać. Wybacz wielki kolego, ale muszę dowiedzieć się, co kryje się za tymi drzwiami, tak więc... Bum! Czy droniku? Droniku, zrób to. Zrób to. Auć. Pewnie to go boli, ale... Naprawdę? Naprawdę nie. Powiem wam szczerze, że próbowałem chyba z 10 razy i się nie dało dostać do tamtych drzwi. Jedyne co możemy zrobić, to pobrać od niego oczywiście próbkę i zanieść ją do laboratorium. Nie mam pojęcia, co sobie myślałem, że co, że po prostu przejdę. Za każdym razem mnie łapał i nie byłem w stanie po prostu przejść. A tymczasem pyk i to był bodajże ostatni. Więc teraz te drzwi się otworzą i dostaniemy... Okej, dostaniemy petardy? No dobra. Tylko pytanie, co my mamy z tym zrobić? Czy mamy tutaj zaatakować tego wielkiego gościa? Czyżby? No dobra, spróbujmy. Nie mam pojęcia, czy to zadziała, ani jak to zrobić, ale wychodzi na to, że chyba po prostu musimy go zaatakować. Pyk. Mhm.
Czy da się? Nie da się. Trzeba będzie pokombinować, bo na pewno coś z tą petardą będziemy musieli zrobić. I chyba już znalazłem rozwiązanie. Patrzcie na to, mamy tutaj wielkie działo, tak więc uwaga, wrzucamy petardę, żegnam cię. Ajajaj. To go bardzo zabolało, ale dzięki temu mamy teraz przejście i w końcu da się. O, wow. Okej. Czy to bezpieczne tutaj wchodzić? Nie wiem, ale zdobyłem czapeczkę z helikopterkiem dla mojego drona i... Nie, dobra, tam chyba nie idzie, tam nie idziemy zdecydowanie. Pójdę sobie po prostu tutaj w bezpieczną drogę i zobaczę, co się kryje w tym pomieszczeniu. A w tym pomieszczeniu mamy kolejne drzwi i mamy bodajże kolejną notatkę. No i w skrócie, przypadek 12G był dobry z matematyki. Jeżeli chcecie, to możecie to wszystko przeczytać i po prostu sobie przetłumaczyć. Ale my tymczasem zajmiemy się tym, co najważniejsze, czyli otwarciem tego i zdobyciem różowej karty. Ja już tam widziałem różowe drzwi, więc mam nadzieję, że nic mnie w tym niebezpiecznym szpitalu nie będzie goniło, bo to byłoby na pewno niefajne, więc chodźmy sobie do tych różowych drzwi i w końcu się stąd wydostańmy i wiemy już na pewno, że Banban to jest zła postać i nie pomaga nam w ogóle. Tak więc pyk, otwieramy różowe drzwi i proszę, niech to już będzie wyjście. Tak, to jest wyjście z tego szpitala. Udało się, czyli do tej strefy dostaliśmy się w zupełnie niespodziewany. Cześć, wielka głowo. Ile czasu tutaj byłaś? Dobra, nieważne. Udajmy, że tego nie widzieliśmy. Okej. Dobrze, pyk, teraz możemy sobie tutaj bezpiecznie prze... O! Siema. Co to jest do cholery? I to wyrasta z dołu. Coś najbardziej przerażającą postacią, jaką widziałem w tej grze. Przysięgam. Patrzcie na to. To jest ta pierwsza strefa, z której wróciliśmy. I mamy tutaj zielony ślad. Czyli Jumbo Josh przeżył. Wydostał się, albo ktoś go wydostał. I ewidentnie, że tak powiem, Jumbo Josh troszkę krwawi. Więc to nie wygląda zbyt dobrze. I chyba musimy teraz pójść bodajże. Testing, czyli tutaj otworzyła się kolejna strefa, albo musimy pójść do tej strefy. Ciężko powiedzieć. Wielka głowo, czy możesz mnie przepuścić? Że tak powiem. Wow. Jesteś dziwna, bardzo dziwna głowa. Nieważne, chodźmy do strefy testów, bo chyba właśnie tutaj mamy przyjść, z tego co widzę. Przywołajmy sobie dronika i chyba musimy tak, na pewno nacisnąć dwa przyciski. Jeden, który znajduje się tutaj, i drugi, który znajduje się po drugiej stronie. Zgadza się? Prawdopodobnie tak. Nope, one są wyłączone. I mamy notatkę. I ewidentnie ten przypadek nie jest gotowy do prezentacji. I wychodzi na to, że tutaj robili jakieś modyfikacje genetyczne. Bo tutaj jest mowa o jakichś matczynych zachowaniach i tak dalej. I wydaje mi się, że tutaj jest nawiązanie właśnie do Opila Birds. A także jest powiedziane, że przypadek jest dość agresywny. Więc ewidentnie tutaj lepiej się do niego nie zbliżać. Co zresztą widzieliśmy w Garden of Banban 1. A tymczasem, droniku, zapraszam cię, bo tu mamy aktywny przycisk, który musisz mi pomóc wcisnąć, tak więc bardzo byłoby miło, gdybyś to zrobił. Oh my god, droniku, ściana, proszę tutaj i teraz proszę uderzyć w ten przycisk. Pyk, dasz radę, ja w ciebie wierzę, panie dronie. I zadziałało, pięknie. I czy kolejne przyciski się uruchomiły? Z tego co widzę, to chyba nie. Tutaj mamy jakieś GW. Nie wiem, co to jest za skrót, ale ewidentnie to jest ta substancja pobierana z tych potworów, więc możemy sobie znowu zmodyfikować drona. A skoro zebrałem czapkę z helikopterem, to czemu by sobie jej nie aktywować? Proszę bardzo. Mamy teraz drona z czapką helikoptera. Proszę bardzo, jak to wygląda? No, wygląda dość ciekawie. W końcu, no okej. No i naciskamy kolejny przycisk, który z tego co widzę się aktywował, tak więc pyk. Pięknie, i teraz tamten na samym końcu się aktywował, idealnie. Dobra, tak więc dronie, ostatni przycisk i otworzą nam się drzwi i w końcu dowiemy się, kto za tym wszystkim stoi. Bo ewidentnie jest to Banban, ale wydaje mi się, że będzie ktoś jeszcze, bo to nie może się tak skończyć. I okej, pyk, naciskamy i mamy chyba bodajże otwarte drzwi. Nie wiem jak do tego doszło, ale nie zauważyłem jeszcze tego przycisku. Tak więc ostatni przycisk jest w tym miejscu. Wciskamy i zadziałało. Otworzyło się? Nie, a może ten przycisk się aktywował? Tak, przycisk się aktywował i teraz te drzwi, oj tak, dokładnie tak, otworzyły się i możemy pójść
Okej, tym korytarzem z trailera, siemanko. Mogę tu wejść? Nie mogę, a mogę tu wejść? Też nie mogę, dobra. Nie podoba mi się to, bo mam wrażenie, że tutaj zacznie nas coś gonić i to tak na poważnie, bo ten korytarz właśnie tak wygląda, jakby... A no tak, nie mam już pomarańczowej karty, bo wszystkie karty straciliśmy, więc jedyne co możemy zrobić, to iść przed siebie. I też prawdopodobnie wiele rzeczy tutaj pominąłem, więc jeżeli chcecie dodatkowy odcinek, to zostawcie łapkę w górę. To jestem pewien... Oh! How to survive a giant snail attack. Stop, go. Okej, kiedy oczy ma rozszerzone, to możemy iść. Natomiast kiedy ma skupione, to nie możemy iść. Nie mogę tu wejść. O, niedobrze, bardzo niedobrze. Okej, droniku, zapraszam cię. Musisz tutaj nacisnąć 3 przyciski i prawdopodobnie aktywuje się teraz ślimak. Oj, to będzie ciekawe. Dobra, tutaj poproszę. Pyk. I tak jak twórcy obiecali, więcej mechanik z dronem jest, więc bardzo fajnie, że możemy powciskać sobie więcej przycisków, bo jak najbardziej mi się to podoba. Ale boję się, że ślimakowy atak może być naprawdę... Oh. Bardzo niebezpieczny. Cześć, ślimaku. Ja widzę, że ty na mnie patrzysz. Ale czy ja mam... Oh no, to nie ślimak! Co jest? Gdzie? Bambolina? Czy ona mi pomaga? Opila Bird jest agresywna, myślałem, że to ślimak. Dobra, zamykamy to, zamykamy to. Ale było niebezpiecznie. Bardzo niebezpiecznie. Wow, jestem nowym studentem. Ona jest dobra. Czyli jesteś jak Kissy Missy. Wow. Oh. Jeśli znowu się spóźnisz, rozebrać się na kawałki. Oh. No dobra. Okej, okay. Kindness, betrayal, sadness, evil. The circle of kindness. I już siadam. Weird kid. Really smart kid. Smart kid, mądre dziecko, dramatyczne dziecko. Jak to? Jedzenie mózgów ludzi? O, matematyka. Super. O. Bamba 2, Bamba E, Bamba 4. Co? What? Jak to? Nie da się tego dodać w pamięci. Okej. Co jest? Przepraszam, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Skąd miałem wiedzieć, że frog to jest zła odpowiedź? Wychodzi na to, że lepiej kliknąć, żeby bardzo mądre dziecko odpowiedziało. I uwaga. Brawo! Dobra odpowiedź! No. O! 2 plus 2. Smart kid? Okej, okay, super. Idzie mi całkiem dobrze. No. Dobrze. Okej. Okay. Drama? My life! Super! Twoje życie jest beznadziejne, świetnie. Super. Mogę już sobie iść? Okej, zaczniemy kolejną lekcję, gdy wrócisz. O! Okej, czy mogę jakby... Bardzo ciemno się zrobiło, wiesz, jakby... A, okej, dobra. Mamy przerwę. Mogę sobie pójść tutaj i, że tak powiem, na spokojnie. O, to jest to miejsce. Musimy im przynieść tutaj gumę, to dostaniemy dolarka. No dobra. Proszę bardzo. O, 2 gumy, nawet 3 gumy musimy im przynieść. Okej. I nie wiem, co dostaniemy za dolarka, ale mam wrażenie... Nawet więcej gum musimy im przynieść. I za to dostaniemy od nich dolarka. Nie wiem, do czego użyjemy dolarka, ale... Na pewno będzie to coś bardzo potrzebnego.
Oh, you can trade gum for money with the popular kid. Dobra, ale jakby chyba zebrałem wszystkie gumy, o ile jakieś tutaj przez przypadek. Oh, the buddy spending money. Dobrze, czyli tak, oni uwolnią, że tak powiem, swoją ofiarę, jeśli damy im pieniądze. Natomiast oni chcą, żeby uratować ich przyjaciela. Dobra, czyli musimy znaleźć jeszcze jedną gumę i prawdopodobnie będzie w jakimś dziwnym miejscu. Ale wydaje mi się, że ja już zebrałem. A, tu jest jeszcze jedna, no tak, oczywiście. Dobra, mamy wszystkie. Proszę, macie wielką gumę do rzucia. Dajcie mi dolarka. Teraz zapłacimy wam haracz, żebyście uwolnili tego przyjaciela. I teraz damy wam tego przyjaciela i prawdopodobnie otworzą się drzwi, dzięki czemu dostaniemy okulary i zostaniemy cool kidem, czyli takim popularnym dzieciakiem. Okej. Okay. Proszę wróćcie do swoich klas. Please keep in mind that we're on the lookout for a very, very naughty student. Oh. Believed to be accompanied by a drone. Niegrzeczny uczeń, który ma drona. Call Principal Banban's office immediately. Oh, czyli dyrektorem jest Banban, ten czerwony. Tak mi się wydaje. Dobrze. Ja nie mam drona, nic z tych rzeczy. Hello, czy mogę sobie stąd iść? Cześć Banbolina. A w zasadzie to do widzenia? Ajajaj. Okej, okay. Nie wiem czemu sobie pomyślałem na początku, że ona jest przyjazna. Nie wiem o kim ty mówisz. Tak. Tak, jestem teraz super dzieciakiem i mamy tutaj kącik dla niegrzecznych dzieci. Oj, tu jest dronik. Okej, okay, czyli dronik był niegrzeczny. Dobra, siadamy. Okej, okay, popular kid, loud kid, class clown, selfie lover. Okej, okay, science. Dobra. Jakie zasady? W jakich zasadach mówisz? Nie jeść, nie oddychać, nie mówić, nie ruszać się, nie zadawać pytań? What? Jeśli złamiesz te zasady, to cię ukarzę. No świetnie, to już wiemy. Coś łatwego. Jak gorące jest słońce? Popular kid? Okej. Co jest grane? Okej. Mhm. Okej. Czyli tylko dlatego pozwoliła na to, że jesteśmy super dzieciakiem. Ile serc ma oktopus, czyli jakby ośmiornica? Clown? O nie! Przepraszam, to była zła odpowiedź, to była zła odpowiedź. Wydaje mi się, że znam odpowiedź na to pytanie, a mianowicie musimy wybrać selfie lover, czyli lover, serduszka, selfie, łapki w górę, to się wszystko łączy, więc sprawdźmy. Stinger Flynn. Okej. 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 Okej, pozwalam na to, bo jesteś super dzieciakiem. Okej. Okay. Ludzie mają jedno. Nie mam pewności, ile Stinger Flynn ma serc. Okej. Okay. Mamy 5 zmysłów, czyli tak. Wzrok, że tak powiem, smak, węch, dotyk i... Głos. Brawo! Świetnie. Super. Teraz został clown. Okej. Okej. Nie chcę kolejnej lekcji. Nie chcę kolejnej przerwy. Au! Oh my god, musimy przeżyć lekcję z Banboliną. Dobra. Co tym razem? Dolarek. Musimy zebrać dolar. Czy my zabieramy kaskę od dzieci? Okej. Okay. Chcesz dołączyć do panków? Daj nam trochę pieniędzy. Okej.
Musimy pożyczyć trochę kasy od wszystkich i wtedy będziemy w stanie dołączyć do, że tak powiem, tych panków, co jest dość dziwne. Ale okej, dobra, mam wystarczająco? Tak, proszę. Okej. I teraz dołączyliśmy do nich. Okej, siema. Świetnie. Teraz musimy wykonać kolejne zadanie. Tak, tak, czas na kolejne lekcje. Attention everyone. This announcement concludes your second break. Please return. Wróćcie do swoich klas. Okej. Nie ma problemu. Czas... Nie lubię tego dźwięku. Czas wrócić do swoich klas. Okej. Jeden niepopularny, jeden ten i jeden niegrzeczny. Czyli teraz jesteśmy w grupie niegrzecznych dzieci. Dobrze. Świetnie. Już siadam. Okej. Mean kid. Money taker. Pain giver. Okej. Dobrze. Żeby odświeżyć wasze głupie mózgi. Okej. Unkind person. Mean kid? Czemu to jest zła odpowiedź? No dobra, zaznaczmy unkind money taker. Oh. Super. Pięknie. Dobra odpowiedź. Dobra robota. Dzięki. Okej. Oh. Oh, kind person. Pain giver? I will give you and then correct. Co? Jakim to, jakim cudem ból? Nie, to jest bez sensu. O, świetnie. Mhm. Świetnie. Co było co? Dobrze. Ona idzie to sprawdzić. Co to mogło być? Dokąd ona idzie? Co jest grane? Escape. Zdecydowanie. Zdecydowanie escape. Zdecydowanie. Droniku, rób swoje. Spadamy stąd czym prędzej. Szybko. Ach, dronik nie działa. Dobra, jak mamy uciec? Co mamy zrobić? Szybko, szybko. A jest dronik. Dobra, atakuj, atakuj. Dawaj, dawaj. Świetnie. Wiejemy stąd, wiejemy z tych lekcji, zrywamy się, uciekamy. Nara! Okej, okay, nara. Naciśnijmy, zamknijmy za sobą drzwi, pięknie. Don't snitch on skipping and you give some gum. Dobrze. O. Oh. No, not again. O, o. Wiem, że chciałaś być dobrą nauczycielką, ale my musimy się stąd ewakuować. Czym prędzej? Czy ona mnie goni? Mam nadzieję, że nie. What is this? Opila Birdsy. Okej. Świetnie. To są dzieci Opila Birda. Dobra, to będzie ciekawe. Co tu jest w ogóle? Huh. Capture the birds and place them in the nest. Oh, czyli Opila Bird była bardzo zdenerwowana, bo jej dzieci uciekły. Tak sobie to tłumaczmy. I to jest to miejsce. Siema maluszki. Co tam u was? Ten jeden jest wyjątkowo dziwny, ewidentnie. Dobra, łapiemy je. O! Światła zgasły? Okej. Come on! Dobra, mam cię. Okej, jednego złapaliśmy i wszystkie musimy wrzucić do gniazda. I co chwilę światło nam gaśnie, więc to będzie pewnego rodzaju utrudnienie. I mam nadzieję, że jak już wrzucimy je do gniazda, to że nie będą uciekać. Ale słodziaczek! No takiemu słodziaczkowi to chyba łapkę w górę widzowie zostawicie. Taką mam nadzieję. Zobaczcie na niego. O! Dobra, łapiemy je wszystkie. I coś mam dziwne wrażenie, że ten jeden unikatowy taki w seledynowym kolorze będzie z nim coś nie tak. Będzie z nim coś nie tak i on będzie chyba uciekał. Dobra, siemka. Tu w ogóle leży pomarańczowa karta. Otwórzmy sobie to. Nie, nie. To było głupie! To było głupie, co zrobiłem! przepraszam! Przepraszam! Nie! 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 Nie!
Czemu mnie skorciły te drzwi, żeby je otworzyć? To było takie głupie. Zastanawiające jest to, czemu tu są drzewa w różnych kolorach. Dobra, nieważne. Mamy drugiego ptaka, łapiemy go. I jestem ciekaw, czy stanie, jak zaniesiemy wszystkie. Ewidentnie tamtych drzwi nie możemy otwierać, dopóki wszystkie ptaszki nie będą w gnieździe. Takie mam dziwne przeczucie. Tak więc pyk, mamy już dwa. Jakie słodziaki. Nie no, one są po prostu prześliczne. Tak więc co? Wracamy po kolejnego i jestem naprawdę ciekaw, jak ta historia się zakończy, bo nie spodziewałem się, że takie zwykłe przedszkole... Siema! Idealnie, że takie zwykłe przedszkole będzie skrywało tyle mrocznych sekretów. Jakieś eksperymenty, jakaś ekstrakcja tutaj. Totalnie niespodziewane rzeczy się tutaj wydarzyły. Więc jestem ciekaw, co wy o tym sądzicie. Napiszcie oczywiście w komentarzu. I tak, ten odcinek jest potężnie długi, więc mam nadzieję, że się cieszycie. I mam nadzieję, że osoby, które oglądają ten odcinek na premierze, na czacie również są zadowolone, bo tak, będzie premiera oczywiście z tego odcinka. Jeżeli to oglądacie w tym momencie, to znaczy, że jest premiera. I mam nadzieję, że zostawiliście bardzo dużo łapek w górę, bo na pewno jak wyjdzie Garten of Banban 3, to również ogrywam je premierowo. Jeden ptaszek ma chorą nóżkę, zobaczcie na to. Ajajaj. No nic, nie poradzimy na to. Jakoś sobie poradzisz, maluszku. A tymczasem lecimy oczywiście po kolejnego ptaka. Tam co chwilę światło gaśnie i mam wrażenie, że raz światło zgaśnie i pojawi się Opilabird. Chociaż mam nadzieję, że to się nie zdarzy. Siemka, wiem, że uciekasz. Come on, gdzie on jest? Zgubiłem go. Where? Gdzie? Tutaj. Szybko. Mam cię. Dobra. Gdzieś zniknął ten seledynowy, więc z nim może być mały problem. I obawiam się, że... No właśnie, gdzie może być ten seledynowy? To jest dziwne. W ogóle najdziwniejsze jest to, że te ptaszki jak wyglądały tutaj zza ściany, to one były tak zestakowane jakoś tak wysoko. To było totalnie dziwne. Gdzie on jest? Dziwne. Powinien gdzieś tutaj być. Ja ciebie widzę. Ja ją widzę tutaj przez ten. Gdzie jest ten jeden, który zniknął? What? Gdzieś tam jest, słyszę go. Jest! Chodź. Chodź, maluszku, chodź. Dobra, mam cię, świetnie. Seledynowy został złapany, czyli jest ostatni. I zobaczmy, czy coś się wydarzy, jak wrzucę je wszystkie do gniazda. Czy być może po wrzuceniu jednego do gniazda, ostatniego, coś się stanie, czy też nie? Czy powinienem teraz otworzyć te drzwi, w których jest Opilabird? Ciężko stwierdzić, bo boję się, że jak je otworzę, to ona od razu się na mnie rzuci. No właśnie, to jest dobre pytanie. Może powinienem to zrobić, kiedy zgasną światła? Spróbujmy. Czy to był dobry pomysł? Usłyszała je! Usłyszała i poszła do nich! Nice! Dobra, zobaczmy, co się tam wydarzy, bo jestem bardzo ciekaw. Hello? Poszła do swoich pisklaków! Hej! Czy jesteś już przyjazna? Hello? Okej, stoi sobie tutaj. Lepiej nie będziemy im przeszkadzać. A my tymczasem mamy wyjście. Wszystkie ptaki zostały umieszczone w gnieździe. Świetnie. Bardzo dobrze. A my tymczasem możemy iść dalej. Okej. Hello, ślimaku. Czemu w tej grze wszystko jumpscare'uje? Czemu ja się pytam? Czemu? Cześć, panie ślimaku. Wiem, że jesteś niebezpieczny i nie mam pojęcia, co mogę zrobić, żebyś te swoje wielkie oczy wziął na boki i mnie nie atakował. Ja wiem, że jesteś wolny i że potrafisz być bardzo szybki. Aha. Oho. Dobra. Nie mogę się ruszać. Okej, czyli musimy wrócić się na sam początek? Tak to przynajmniej wygląda, ale chyba nie dałem rady się cofnąć wystarczająco. Jeden malutki kroczek wystarczy i on już atakuje. Wychodzi na to, że musimy znaleźć wejście do właściwych drzwi, zanim zostaniemy otoczeni. Świetnie. Okej, idealnie. Któreś drzwi prawdopodobnie są otwarte, tylko pytanie, które... Siema, panie ślimaku. Wiem, że jesteś bardzo niebezpieczny i chciałbym, żebyś mnie stąd wypuścił. Tylko właśnie, które drzwi są właściwymi drzwiami? Dobra, on podejdzie do tych drzwi i znowu powie hello. Takie mam wrażenie.
Świetnie, no, no, no. Ja się nie chowam, nic z tych rzeczy. To są te drzwi. Nara. Nara. O! Nic nie widzę. O, o, o. Okej, okay, bezpieczna strefa, bezpieczna strefa. I to jest kolejne miejsce z trailera, z tego co widzę. I musimy tutaj, prawdopodobnie znowu możemy sobie zmienić kolor drona. Tym razem oczywiście zielony kolor drona z czapką kowbojską, której na razie nie widzicie. I zobaczmy, jaką mamy tutaj instrukcję. Działa muszą zostać odpalone za pomocą przycisku. Tylko jedno działo może zostać wystrzelone w tym samym czasie. Czas nie może się skończyć, są 3 rundy do wykonania. Tak więc chyba powinniśmy zacząć. Weźmy tutaj rakietę, odpalmy. O! W ogóle możemy zbierać muszelki? Dobra. Działko. Przycisk. Bum. Aha, nie zadziałało totalnie, więc trzeba tutaj zrobić coś zupełnie innego. Zeskoczyć? Chyba tak. No dobra, pozbierajmy może wszystkie muszelki, cokolwiek to da. Myślę, że to jest część misji. A jeżeli nie jest to część misji, to jestem ciekaw. Stinger Flynn Mission. Stinger Flynn lubi zbierać muszelki. Zbierz dla niego 8, aby dostać nagrodę. Czyli jednak musimy je zebrać. Dobra, mam bodajże już chyba 4. Tu jest jakiś ten. Dobra, na pewno tu leży 5. Proszę bardzo. I tu leży chyba 6. I gdzieś tutaj prawdopodobnie leży 7, albo to jest 7, albo 8, pewności nie mam. Na pewno ta jest ostatnia. Pyk! Dobra, świetnie. I prawdopodobnie teraz udało nam się wykonać tą misję, dzięki czemu dostaniemy się do skrzyni. Okej. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Zaraz będzie jumpscare. Sześć. Siedem. 8 i tak jest, mamy to. Co dostałem, co dostałem? To żółta karta. Żółta karta, coś tam. Nie, to tylko lampa. Bałem się, że przez chwilę widziałem coś na górze. Ale dostaliśmy żółtą kartę, więc chyba całkiem spoko. Czy mogę tu wejść? Nie, nie mogę tu wejść. Muszę najpierw wykonać misję z działkami. Oho, coś się odpaliło. Tutaj, dobra. Pyk, pyk. O, na tym ta misja polega. Dobra, świetnie. Nacisnąłem. Który teraz się odpali? Który przycisk, który przycisk? Ten, dobra. Czyli są 3 takie rundy, które musimy wykonać. Dobra, działko załadowane. Bum, świetnie, odpalone. Bierzemy i które teraz? O, to, dobra, pyk. I naciskamy, naciskamy guzik. Świetnie, zadziałało. Czy to była 3. runda? Co się dzieje? Okej. Udało mi się? Czy mi się nie udało? Ciężko stwierdzić. Wychodzi na to, że może faktycznie są 3 rundy. Teraz chyba jest runda 2. Dobra, które teraz? Dobra, to. Pyk, ładujemy i strzelamy. Uwaga, bum. To jest prawdopodobnie runda 2. Okej. Nie, nie. Nie. To, dobra, pyk. I oczywiście strzelamy. Mam nadzieję, że to zadziała. I mam nadzieję, że znajdziemy rozwiązanie tutaj. Albo otworzą się drzwi. Uwaga, teraz to. Dobra, pyk. I strzelamy. Pyk, 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 pięknie. Czy udało mi się? Nie. To się zapaliło, dobra, dobra. Teraz tutaj strzelamy. Jejku, jaka ta misja jest ciężka. Okej, okay. Dobra, teraz tak, kolejne. Czy udało mi się wykonać tą misję? O, niby skończyłem drugi raz, ale mam wrażenie, że wychodzi na to, że potrzebujemy jeszcze jednej rundy. Takie mam dziwne przeczucie, więc sprawdźmy to. Czy faktycznie potrzeba nam jeszcze 3. rundy? Uwaga. 3. runda. Które teraz, które teraz? Uwaga. To zniknęło. Które? Chyba jeszcze raz. To było chyba to. Dobra, strzelamy. Mam nadzieję, że to się uda. O, o, błąd. Czy ja teraz muszę zaczynać od początku? Czy zaczynam od razu od 3. rundy? To jest dobre pytanie.
Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Które? To. Dobra, pyk. I odpalamy. Odpalamy to. Bum. Udało się? Jedno, dobra, mamy jedno trafione. To, dobra, okej, teraz to, świetnie. Musiałem się trochę skupić, bo wydaje mi się, że ta misja naprawdę jest trudna. Ale jeżeli zaczynamy od początku, no to kiepsko z nami. To się świeci, to i to. Dobra, pyk, odpalamy. Świetnie, bum. Czy zadziałało? Chyba jeszcze raz. Jeszcze raz musimy, dobra. To, to. I teraz. To, dobra, mamy to, pyk. I odpalamy, odpalamy. Muszą się otworzyć drzwi. Jeśli się otworzą, to dobry znak. Nie. Nie. To jest chyba najdłuższa runda. Takie mam przeczucie, dobra. Pyk. Świetnie. I odpalamy, bum. Zadziałało? Tak, zadziałało, przeszedłem wszystkie trzy rundy i mamy otwarte drzwi, czyli jednak trzeba było to uruchomić trzy razy, żeby się tutaj dostać. Tu będzie jakaś kolejna zagadka. Slaps, czyli plaskacze, 4. Uściski dłoń, 3. Stings, czyli kolce, wychodzi na to, że 10. 4, 3, 10. Czy to będzie jakieś hasło? Oh my god. O, jest kolejna notatka. Mamy tutaj kolejny przypadek i wychodzi na to, że tutaj mamy napisane "There is no such thing as a perfect kindergarten", czyli nie ma czegoś takiego jak idealne przedszkole. I mamy tutaj oczywiście link do Google, więc możemy sobie to wyszukać. I wychodzi na to, że to jest po prostu jakiś cytat. Natomiast jeżeli chodzi o przypadek numer 1, to może on zwiększać lub zmniejszać swój rozmiar. No i oczywiście dostaliśmy niebieską kartę, więc uwaga, naciskamy. Czy wydarzy się teraz coś niesamowitego? Czy stanie się coś niesamowitego? Czy dostaniemy kolejne przejście? Czy będziemy w stanie stąd wyjść? To jest dobre pytanie. Bo chyba tutaj wykonaliśmy wszystkie misje i dostaliśmy niebieską kartę, więc tak, chyba możemy się teraz cofnąć i użyć tej karty w korytarzu, chociaż tam w korytarzu, no właśnie, może czekać na nas ślimak, więc może być bardzo niebezpiecznie. Chociaż mam nadzieję, że on sobie poszedł. Niebieska karta była przed nami, z tego co pamiętam. Pamiętam te niebieskie drzwi. One były tutaj po prawej stronie. I to są te drzwi, tak jest. Nie ma ślimaka? Nie ma. Chyba sobie poszedł, więc całkiem spoko. Naciśnijmy. Co się może kryć za niebieskimi drzwiami? Albo bardziej za zielonymi drzwiami? To mnie najbardziej ciekawi. O nie, to jest to miejsce. To jest to miejsce z trailera. Okej, czyli będziemy musieli zrobić tutaj coś na zasadzie obbi. I mamy kolejną notatkę. Droga mamo, wszystko u mnie w porządku. Claire też jest okej. Bardzo miła meduza uratowała nas przed wielkim ptakiem i tym złym czerwonym. Idziemy teraz do domu pana meduzy. Ja, Claire oraz Jellyfish. Okej, czyli chyba Jellyfish, czyli Stinger Flynn, to bezpieczna postać i dobra postać. A tutaj mamy totalnie wielką otchłań. Nie mam pojęcia, czy dam radę. Okej, ledwo co, hops. Okej, chyba wszystko jest tutaj wykalkulowane, więc mamy tutaj proste obby, które musimy przejść. Chociaż tutaj, o wow, to całkiem spore obby, że tak powiem. I momentami mam wrażenie, że zaraz tutaj spadnę i to się źle dla mnie skończy. Okej, tak, czyli teraz tędy. Teraz tutaj. Jestem ciekaw, czy można pójść jakoś na skróty i od razu na przykład tam wskoczyć, ale wydaje mi się, że raczej nie. Co to jest za jakaś wielka przepaść? What the hell? Kto wymyślił coś takiego? O! Było niebezpiecznie. No jakbym tam spadł, to już koniec. To już po mnie. Nie ma ratunku. To jest niekończąca się mroczna otchłań, o której zawsze wam mówiłem. To jest właśnie to. Dobra, tędy, tutaj i mamy kolejną kasetę. Oj, będziemy mogli te wszystkie kasety odtworzyć i dowiedzieć się czegoś o fabule i wpadłem jak śliwka w kompot. Tym razem pojawiła się literka I. Żółta literka I. Co to może oznaczać? Tym razem muszę być bardzo ostrożny, żeby nie spaść przypadkowo w jakąś wielką przepaść, bo to by było niefajne zrobić to drugi raz, tak więc bądźmy trochę bardziej ostrożni, bo to już jest prawie koniec tego całego obbi. Tak więc tutaj, hops. Hops,
To już chyba na spokojnie możemy sobie wejść, jak gdyby nigdy nic, tędy i teraz tędy i teraz tędy. I uwierzcie mi, naprawdę ten odcinek będzie bardzo długi, bo nie wydaje mi się, żeby to był już koniec gry. Raczej jesteśmy gdzieś tak w połowie, ale ciężko powiedzieć. Póki co ukończmy te obby i Winner's Corner, czyli ruch zwycięzców. O, coś tutaj nie gra, ale dobra, skaczemy. Uwaga, hops. Okej, kolejna notatka. Przypadek numer 10, ptak. Natomiast tutaj mamy informację, że przypadek 10, czyli ptak, jest bardzo agresywny w stosunku do dorosłych. Natomiast po zeskanowaniu kodu QR mamy informację: nie ufaj panu meduzie. Będę miał to na uwadze i postaram się nie ufać panu meduzie, ale prawdopodobnie... Tak, właśnie prawdopodobnie do niego idziemy i będziemy musieli mu zaufać, tak więc idziemy. Światła się zapalają i tutaj mamy... Prawie na miejscu. No dobra. Tort urodzinowy. W końcu. W końcu coś dobrego spotyka mnie w tej grze. Hello. Bardzo dużo pokoi. Nie spotkaliśmy jeszcze szeryfa Toada. Mamy Banbana i Bambolinę. Tort. Czy ja mogę gdzieś tutaj wejść? Spróbujmy tu. Nie da się. Co my mamy tutaj zrobić? Coś z dronem? I mamy drzwi Jumbo Josha wielkie. Oh, hello. Cześć, panie kolego. You know, mm-hmm. On a normal day you'd be standing where I am, behind the safety of this glass. Oh. Like you're in a zoo watching. W normalnym dniu będziesz stał za szybą. Aha, jak w zoo. It's almost assembly time, where all the doors open. Wow. Czyli oni byli tutaj tak, czyli był eksperyment na nich przeprowadzany. Sorry, że cię uderzyłem, ale musisz zrozumieć. Potrzebowałem czegoś od ciebie i tylko byłem w stanie to zdobyć, kiedy byłeś nieprzytomny. Jesteś tutaj, żeby odzyskać swoje dziecko, czyli jednak. Okej. Ktoś inny ich ma. Ktoś mocniejszy niż ja. Ej, ty. Wow. I żyje w otchłani. Musisz iść. Dobra. Czyli musimy windą zjechać. Okej, okay, czyli wiemy już mniej więcej coś o fabule. Jesteśmy rodzicem, który przybył do tego miejsca, aby odzyskać swoje dziecko, które... zaginęło. Okej. O! Wow! Co się dzieje? Wiejemy, wiejemy. O nie, ty mnie gonisz, naprawdę? To jest to miejsce? Dobra, spadamy, spadamy. Okej, okay, Jumbo Josh. Nie wiem, czy dobrze idę. Przepraszam, że byłem złym uczniem. O nie, zawróć, tylko nie to, to ślepy zaułek. Run! Ale mnie dorwała najgorzej. Teraz, kiedy już wiemy, że jesteśmy rodzicem, który przybył tutaj, żeby odzyskać swoje dziecko, ta gra nabiera o wiele większego sensu. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Siema. Siema, Jumbo Josh. I nara wszyscy, spadamy stąd. Naprawdę, jestem teraz ciekaw, czy w trzeciej części, czyli Garden of Banban 3, uda nam się odzyskać i uratować dziecko. Tak więc skręcamy tutaj, bo tam mamy ślepy zaułek. Tędy. O! Wow, wow, wow. Gdzie? Okej. Puścił, świetnie. Uciekamy dalej, jak najszybciej. Teraz tędy. O! Wow. Jest blisko, jest bardzo blisko. W ogóle co to za jakieś korytarze? Jumbo Josh ze wszystkich stron nas atakuje. Tego się totalnie nie spodziewałem. Czuję się normalnie. Nie wiem, czy dobra droga. Chyba dobra, chyba dobrą drogę wybrałem. I ty dalej mnie gonisz, ty jesteś tą złą postacią. A ja cię uważałem, że za dobrą kissy missy. Najgorzej na świecie, dobra. Mamy tutaj X. Nie wiem, co to oznacza. Chyba nic dobrego. Czy ja mam coś nacisnąć? Ga! X. Dron. Jest blisko, jest naprawdę blisko. Oh my god. Co się dzieje? Przestań mnie gonić, błagam, odpuść mi.
Nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem, uciekam w totalnie złym kierunku teraz. Czy tak miało być? Czy taki był zamysł tej gry, żebym się cały czas tutaj cofał do początku? Prawdopodobnie nie. Okej, chyba coś zrobiłem, czego nie powinienem totalnie zrobić. Jak więc chyba będę uciekał, gdzie... Czy te drzwi się otworzyły? Nie. Czy mogę tu wejść? Spadłem. Spadłem do niekończącej się otchłani. Podejście numer 4. Dobra, mamy już wszystko obcykane. Bambolina, mówimy tobie totalnie papa, a wy widzowie możecie zostawić w tym momencie łapkę w górę. Czas się pożegnać, Bambolina. Bum! Jumbo Josh ją porwał. Wow. I dostaliśmy od niej kartę. Kartę do wyjścia z tego przeklętego przedszkola, a w zasadzie prawdopodobnie historia się nie skończy, ponieważ jako iż jesteśmy rodzicem, który chce odzyskać swoje dziecko, to w chapterze 3, czyli w Garden of Banban 3, dowiemy się, kto za tym wszystkim tak naprawdę stoi, bo nie jest to Banban, tak jak przewidywaliśmy, tylko ktoś inny, ktoś o wiele bardziej mroczny i silniejszy, więc to będzie na pewno ciekawe. A tymczasem znowu zjeżdżamy windą. Wyobraźcie sobie, że zjeżdżamy jeszcze niżej. Jesteśmy już w podziemiach i to naprawdę głęboko. What? No, nie schodź na dół. Nieważne, co by się działo, nie schodź na dół. Ale ja muszę. Ale ja muszę na dół, bo tam jest moje dziecko, które chcę uratować. A na dole może być coś bardzo mrocznego. Czyżby... Super czapka została odblokowana. Dziękuję, gierko, za super czapkę. O! Dziękuję za zagranie. Dodaj do, oczywiście, sequel. Garden of Banban 3, dodaj do swojej listy. To była naprawdę niesamowita historia. Ale zakończenie prawdopodobnie poznamy w Garden of Banban 3. Ale zanim to się stanie, obowiązkowo musicie obejrzeć odcinek, w którym to spędziłem 7 nocy z przerażającymi bałwanami. Kliknijcie w tym miejscu.